Rozdział dziewiąty. Praca i życie. Bóg jest źródłem życia, światła i radości dla wszechświata. Podobnie do promieni światła słonecznego i strumieni wody tryskających z żywego źródła, błogosławieństwa wypływają od Niego do wszystkich jego stworzeń. I gdziekolwiek życie Boże znajduje się w sercach ludzkich. Będzie wypływało do innych w miłości i błogosławieństwie. Radość naszego Zbawiciela tkwiła w podnoszeniu i odkupieniu upadłych ludzi. Dla dokonania tego życie nie było mu drogie, ale wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę. Tak samo aniołowie. Wciąż są zajęci działaniem dla szczęścia innych, stanowi to ich radość. To, co egoistyczne serca uważałyby za poniżającą służbę, jest dziełem bezgrzesznych aniołów, usługujących nieszczęsnym i pod każdym względem słabszym, jeśli chodzi o charakter i rangę. Duch samoofiarnej miłości Chrystusa. Jest duchem, który przenika niebo i stanowi samą istotę jego szczęścia. To jest duch, którego będą posiadali naśladowcy Chrystusa, działanie, które podejmą. Gdy w serce wpisana jest miłość Chrystusa, niczym wonny zapach nie może zostać ukryta. Jej święty wpływ będzie odczuwany przez wszystkich, z którymi wejdziemy w kontakt. Duch Chrystusa w sercu jest jak źródło na pustyni, wypływające ku orzeźwieniu wszystkich oraz powodujące u tych, którzy są bliscy śmierci, pragnienie napicia się wody żywota. Miłość do Jezusa będzie manifestowana w pragnieniu działania, jak on działał, aby pobłogosławić i podnieść człowieczeństwo. Poprowadzi ona do miłości, czułości, współczucia względem wszystkich stworzeń, otaczanych troską naszego niebiańskiego Ojca. Życie zbawiciela na ziemi nie było życiem wygody i poświęcania uwagi sobie, lecz życiem ciężkiej pracy, przepojonej wytrwałym, gorliwym i niestrudzonym wysiłkiem. Dla zbawienia zgubionego rodzaju ludzkiego. Od żłobu do kalwarii podążał ścieżką samozaparcia i nie starał się, aby zostać zwolnionym z ciężkich zadań, uciążliwych podróży oraz wyczerpującej troski pracy. Powiedział: syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć, i oddać swoje życie na okup za wielu. Z Ewangelii Mateusza. To był jeden wielki cel jego życia. Wszystko inne było drugorzędne i temu podporządkowane. Było to jego pokarmem i napojem, aby czynić wolę Boga i dokończyć dzieła. Własne ja i własna korzyść nie miały żadnego udziału w jego pracy. Tak samo ci, którzy są uczestnikami łaski Chrystusa, będą gotowi do poniesienia wszelkiej ofiary, aby inni, za których On umarł, mogli mieć udział w niebiańskim darze. Zrobią wszystko, co mogą, aby uczynić świat lepszym do przebywania na Nim. Ten duch jest pewnym następstwem uprawdziwie nawróconej duszy. Zaledwie przystąpimy do Chrystusa. A w sercu zostaje zrodzone pragnienie oznajmienia innym jak drogiego przyjaciela, znaleźliśmy w Jezusie. Owa zbawienna i uświęcająca prawda nie może być zamknięta w naszym sercu. Jeśli jesteśmy odziani sprawiedliwością Chrystusa i napełnieni radością Jego zamieszkującego wewnątrz ducha, nie będziemy w stanie milczeć. Jeśli skosztowaliśmy. I zobaczyliśmy, że Pan jest dobry, będziemy mieli coś do powiedzenia. Podobnie do Filipa, gdy odnalazł zbawiciela, zaprosimy innych przed jego oblicze. Będziemy starali się przedstawić im urok Chrystusa i niewidzialną rzeczywistość mającego nadejść świata. Będzie intensywne pragnienie, aby podążać ścieżką, po której kroczył Jezus. Powstanie gorliwa tęsknota za tym, aby znajdujące się wokoło nas osoby mogły ujrzeć baranka Bożego, który gładzi grzech świata z Jana. Ponadto staranie, aby błogosławić innych, znajdzie odpowiedź w błogosławieństwach spływających na nas samych. To było zamiarem Boga. W udzieleniu nam roli do odegrania w planie odkupienia. On dał ludziom przywilej stania się uczestnikami boskiej natury, a z ich strony szerzenia błogosławieństw wśród swoich bliźnich. Stanowi to najwyższy zaszczyt, największą radość, jaką było Bogu możliwe, aby obdarzyć ludzi. Ci, którzy w ten sposób stają się uczestnikami w trudach miłości. Są doprowadzeni najbliżej swojego Stwórcy. Bóg mógłby powierzyć poselstwo Ewangelii i całe dzieło służby miłości niebiańskim aniołom. Dla osiągnięcia swego celu mógłby posłużyć się innymi środkami. Jednak w nieskończonej miłości wybrał uczynienie nas współpracownikami z sobą. Z Chrystusem i aniołami, abyśmy mogli mieć udział w błogosławieństwie, radości i wzniesieniu duchowym, które wynikają z tej niesamolubnej służby. Do dzielenia uczuć z Chrystusem zostajemy doprowadzeni przez wspólnotę Jego cierpień. Każdy akt samoofiary dla dobra w innych. Wzmacnia ducha dobroczynności w sercu dawcy, łącząc go jeszcze ściślej z Odkupicielem świata, który będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. Z drugiego listu do koryntian. To właśnie tylko wtedy, gdy w ten sposób wypełniamy boski cel stworzenia nas. Życie może być dla nas błogosławieństwem. Jeśli zgodnie z zamiarem Chrystusa, co do Jego uczniów, udasz się do pracy i będziesz pozyskiwać dla Niego duszę, odczujesz potrzebę głębszego doświadczenia oraz większego poznania boskich spraw, i będziesz łaknął i pragnął sprawiedliwości. Zwrócisz się z błaganiem do Boga. I twoja wiara zostanie wzmocniona, a dusza będzie się obficiej poiła ze źródła zbawienia. Doświadczanie sprzeciwu i prób skieruje cię do Biblii i modlitwy. Będziesz wzrastał w łasce i poznaniu Chrystusa, a także nabierał bogatego doświadczenia. Duch Niesamolubnej pracy dla innych nadaje charakterowi pełni, stałości i chrystusowego uroku, a także sprowadza pokój i szczęście posiadającemu go. Dążenia stają się wznieślejsze. Nie ma miejsca na lenistwo czy egoizm. Ci, którzy w ten sposób posługują się chrześcijańską łaską, Będą wzrastać i staną się silnymi, aby działać dla Boga. Będą mieli jasną percepcję duchową, niezachwianą wzrastającą wiarę, a w modlitwie spotęgowaną moc. Duch Boży, poruszając ich ducha, wywołuje świętą zgodę duszy jako odpowiedź na boski dotyk. Ci, którzy w ten sposób poświęcają się niesamolubnym staraniom dla dobra innych, z największą pewnością wykonują swoje zbawienie. Jedynym sposobem, aby wzrastać w własce, jest bezinteresowne wykonywanie pracy, którą Chrystus nam zlecił zaangażowania się na miarę naszych zdolności w pomaganiu i błogosławieniu. Potrzebujących tej pomocy, której jesteśmy w stanie im udzielić. Siłę osiąga się przez ćwiczenie. Aktywność stanowi warunek życia. Ci, którzy usiłują zachować chrześcijańskie życie, biernym przyjmowaniem błogosławieństw, nadchodzących za pośrednictwem środków łaski i nieczynienia niczego dla Chrystusa, po prostu próbują żyć. Jedząc bez pracy, zarówno w świecie duchowym jak i naturalnym, zawsze doprowadza to do degeneracji i upadku. Człowiek, który odmówiłby posługiwania się swoimi kończynami, wkrótce utraciłby wszelką zdolność do korzystania z nich. Tym sposobem chrystianin, który nie ćwiczy danych mu przez Boga zdolności, nie tylko nie wzrośnie w Chrystusie, ale utraci siłę, którą już posiadał. Zbór Chrystusowy jest wyznaczonym przez Boga środkiem dla zbawienia ludzi. Jego misją jest niesienie Ewangelii światu. Owo zobowiązanie spoczywa na wszystkich chrystianach. Każdy, na miarę swego talentu i sposobności, ma wypełnić polecenie Zbawiciela. Objawiona nam miłość Chrystusa czyni nas dłużnikami wszystkich, którzy go nie znają. Bóg dał nam światło nie tylko dla nas samych, ale po to, abyśmy skierowywali je na nich. Gdyby naśladowcy Chrystusa zdawali sobie sprawę z powinności, wówczas tam, gdzie obecnie jedna osoba głosie Ewangelii w krajach pogańskich, znajdowałyby się tysiące. Natomiast wszyscy, którzy nie mogliby osobiście zaangażować się w pracy, pomimo to utrzymywaliby ją swoimi środkami, solidarnością i modlitwami. Ponadto istniałaby dalece gorliwsza praca dla dusz w krajach chrześcijańskich. W celu pracy dla Chrystusa nie potrzebujemy udawać się do pogańskich krajów, ani nawet opuszczać wąskiego kręgu domowego, jeśli to właśnie tam spoczywa nasz obowiązek. Możemy to czynić w kręgu domowym, w zborze, wśród tych z którymi się stykamy i z którymi pracujemy. Większa część życia naszego zbawiciela na ziemi była spędzona na wytrwałej pracy w warsztacie stolarskim w Nazarecie. Usługujący aniołowie towarzyszyli panu żywota, gdy on, nierozpoznany i nieuczczony, chodził obok wieśniaków i robotników. Gdy pracował w skromnym rzemiośle, wypełniał swoją misję tak wiernie, jak wtedy, gdy uzdrawiał chorych lub chodził, po kołysanych przez burze falach Morza Galilejskiego. Dlatego w najskromniejszych obowiązkach i na najpokorniejszym stanowisku możemy chodzić i pracować z Jezusem. Apostoł powiedział, każdy więc, jakim jest powołany, takim niech zostanie przed Bogiem. Z pierwszego listu do Koryntian. Kupiec może prowadzić handel w sposób, który uwielbi jego mistrza z powodu wierności. Jeśli jest prawdziwym naśladowcą Chrystusa, wprowadzi swą religię we wszystko, co jest dokonywane i objawi ludziom ducha Chrystusowego. Mechanik może być pilnym i wiernym przedstawicielem tego, który wśród wzgórz Galilei trudził się pokornym zajęciem. Każdy, kto przyjmuje imię Chrystusa, powinien tak pracować, aby inni, widząc dobre uczynki, mogli być doprowadzeni do uwielbiania swojego Stworzyciela i Odkupiciela. Wielu uwalnia się od udostępniania swoich darów w służbie Chrystusa, ponieważ inni posiadają większe zdolności i zalety. Panuje opinia, że jedynie od tych, którzy są szczególnie utalentowani, wymagane jest poświęcenie zdolności służbie Bożej. Doszło do tego, że w zrozumieniu wielu osób talenty udzielane są jedynie w faworyzowanej grupie, z wyłączeniem innych, którzy oczywiście nie są powołani do uczestniczenia w trudzie bądź nagrodzie. Jednak nie tak przedstawiono to w podobieństwie. Gdy pan domu wezwał swoje sługi, dał każdemu jego pracę. W miłującym duchu możemy spełniać najskromniejsze obowiązki życiowe, jak dla pana z listu do kolosen. Jeśli w sercu znajduje się miłość Boga, będzie ona manifestowana w życiu. Otoczy nas wonność Chrystusowa i nasz wpływ będzie podnoszący i błogosławiący. Nie masz wyczekiwać wielkich sposobności, ani spodziewać się niezwykłych zdolności, zanim udasz się do pracy dla Boga. Nie potrzebujesz zastanawiać się nad tym, co pomyśli o Tobie świat. Jeśli codzienne życie. Jest świadectwem czystości i szczerości Twojej wiary, a inni są przekonani, że pragniesz być dla nich pożytkiem, Twoje starania nie będą całkowicie stracone. Najskromniejsi i najubożsi z uczniów Jezusa mogą być błogosławieństwem dla innych. Być może nie uświadamiają sobie, że czynią jakieś szczególne dobro ale przez swój nieświadomy wpływ mogą dać początek falom błogosławieństwa, które będą się rozszerzać i pogłębiać, a o błogich skutkach dowiedzą się dopiero w dniu końcowej zapłaty. Nie przeczuwają ani nie wiedzą, że czynią coś wielkiego. Nie jest od nich wymagane, aby męczyli się obawami o powodzenie. Mają tylko spokojnie iść naprzód, wiernie wykonując pracę, którą wyznacza Boża Opatrzność, a ich życie nie będzie daremne. Ich własne dusze będą coraz bardziej wzrastały ku podobieństwu Chrystusa. Są współpracownikami Bożymi w tym życiu i przysposabiają się tak do wyższego dzieła i niezakrytej cieniem radości mającego nadejść życia.